drogą asfaltową biegnącą przez warszawskie Powązki w miejscu, które teraz jest cmentarzem, a kiedyś było śmietnikiem za cmentarzem wojskowym. Wachmistrz Jerzy Lejkowski, pseudonim Szpagat, jedyny z tego zdjęcia, który przeżył. Karę śmierci zamieniono mu na długoletnie więzienie. Z więzienia wyszedł, zmarł w 1992 roku. I podporucznik Zdzisław Patocha, pseudonim Żelazny, ostatni, zginął w obławie pod Sztumem w majątku, w którym się leczył. Został zastrzelony, włożony do świńskiego koryta, które zabrano i włożono je po wsiach, po przestrodze. Razem z tym korytem został przewieziony w miejsce, które od kilku lat próbujemy zlokalizować. Tak naprawdę o nas i o naszym projekcie mówi się od momentu, w którym pojawiliśmy się na warszawskich Powązkach. A było tak, że już w 2003 roku wyjątkowo uparty wrocławski historyk doprowadził do pierwszej ekshumacji na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu Władysława Pawłowskiego, pseudonim Kresowiak. To nie jest człowiek na zdjęciu. To Mieczysław Bujak, pseudonim Gryf. Także pochowany na cmentarzu we Wrocławiu Osobowickim, rozstrzelany w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. Jego mama i siostra zrobiły wiele, żeby ustalić miejsce jego pochówku. Przekupiły grabarza, a ten wskazał im miejsce na pustym polu pod płotem, który odgradzał cmentarz od poligonu wojskowego. Poprosiły go o to, żeby wkopał w to miejsce zalakowaną butelkę, w którą włożyły kartkę z jego imieniem, nazwiskiem i informacją, że został rozstrzelony 30 sierpnia 1951 roku za to, że był Polakiem. Ta kartka przetrwała w tej butelce do tej pory. To są zdjęcia tej ekshumacji w 2006 roku. A to już jesteśmy my. W 2011 roku, 8 lat później, ten uparty historyk, profesor Krzysztof Szwagrze, który dzisiaj jest moim przełożonym, skrzypnął grupę kilkunastu odpornych na mróz archeologów. Prace rozpoczęły się późną jesienią, a zakończyły w marcu. I przez kilka miesięcy prowadziliśmy pracę na trzech polach we Wrocławiu. W marcu mogliśmy powiedzieć, że ekshumowaliśmy stamtąd około 380 osób, z których 200 to więźniowie rozstrzelani przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Niestety nie całe więzienne pole ówczesne udało nam się ustalić, bo podobnie jak we Wrocławiu część tego ówczesnego pola została zabudowana przez późniejsze groby, więc zostały nam tylko takie wolne przestrzenie pomiędzy grobami. To zdjęcie z pracy na Osobowicach. To nie było zbiorowych grobów, więźniowie chowani byli pojedynczo. Trudno to za dużo powiedziane, to była taka zbita skrzynka. Na terenie więzienia przy ulicy Kleczkowskiej była stolarnia. Nie udało nam się przekopać całego pola i nie udało nam się odnaleźć szczątków Heleny Motykówny. To taka nasza lokalna Inka, dziewczyna, która miała w życiu ogromnego pecha, bo zakochała się w żołnierzu i dołączyła z nim do jego oddziału. Po dwóch tygodniach po akcji odwetowej zostali wyłapani. Hela, tak jak reszta, została skazana na śmierć. Wyrok wykonano. To jest protokół wykonania wyroku śmierci. To jest jeden z przedmiotów odnalezionych na cmentarzu we Wrocławiu. Kabel elektryczny, którym związany był ręce więźnia. A to już Warszawa i areszt śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ulica Rakowiecka pod numerem 37. To zdjęcie zostało zrobione gdzieś w latach 60. On niewiele zmienił się do dnia dzisiejszego. Tam w piwnicach skazywano na śmierć działaczy polskiego podziemia niepodległościowego. To są schody, które prowadziły do piwnic. To zdjęcie zrobiono dwa tygodnie temu. Korytarz, który prowadzono więźniów do karceru. A to jest karcer. Tutaj wykonywano wyroki na tych trzech schodach bliżej mnie. Dlatego na początku myśleliśmy, że po obrażeniach,
które mieli więźniowie, że osoba, która do nich strzelała, była bardzo wysoka. Nie, ona po prostu stała wyżej. W takim miejscu wykonywano wyroki w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest zdjęcie, które bardzo nam pomogło. Ono pochodzi z 1955 roku i zostało zrobione podczas nalotów na Warszawę. Dla laika nie ma na nim nic szczególnego. Dla nas było. Ten taki kawałek trapezu, który Państwo widzą, to są dzisiejsze wojskowe powązki. Kiedyś był to cmentarz wojskowy, ale on się kończył w połowie tego trapezu. Obok, po lewej stronie, cmentarz komunalny. I kiedy się przyjrzeć temu wycinkowi, to widać taką białą pryzmę. To jest ziemia, która przez następne 10 lat, do lat 60. była na te łąki nawożona po to, żeby wyrównać teren. A w kółku, które zaznaczyłam na zielono, są takie dziwne wypukłości. To są groby w rzędach, które wykopano i zasypano 10 lat wcześniej. To zdjęcie pochodzi z roku 57. Nie jest to sama kwatera Eł, a tereny do niej przyległe. Więc tak one wyglądały. Puste łąki za starym cmentarzem. Taki teren, rejon, w który lepiej było się samemu nie zapuszczać. Zdjęcie pochodzi z ekshumacji Aleksandra Krzyżanowskiego, pseudonim Wilk. On zmarł na gruźlicy w 1953 roku w więzieniu, w 1957 go ekshumowano. I tak. Często bardzo pada pytanie, skąd wiedzieliśmy, że to jest właśnie to miejsce na wojskowych powązkach, a inni z kolei mówią nam, że przecież stał tam od lat 90. pomnik. Faktycznie pomnik stał, ten pomnik widać tutaj w tle. Już po 56 roku dwie rodziny zgłosiły się do ówczesnych władz PRL z żądaniem informacji o miejscach pochówku. To były dwie rodziny, których synów stracono na ulicy Rakowieckiej. Władze wtedy musiały zrobić coś, ale tak, żeby tak naprawdę zrobić niewiele. I powołano taką specgrupę, która miała tę sytuację wyjaśnić. Finałem prac tej grupy był tak zwany raport Kosztyrki. Ponieważ w tej specgrupie byli tak naprawdę ludzie tego samego systemu, to raport ten nie wniósł nic poza jedną rzeczą. Ta jedna rzecz to jest przesłuchanie grabarza i kierowcy sanitarki Władysława Turczyńskiego, człowieka, który woził ludzi z więzienia przy ulicy Rakowieckiej na Żoliborz, na cmentarz na Powązkach. To on wtedy powiedział, że wywoził tych ludzi w miejsce, które było przyklejone do cmentarza komunalnego i puste. Rodziny przez lata na własną rękę szukały. Na filmie Kwatera EU ta pani, która występuje na koniec i która mówi o tym, że z mamą szła w to miejsce, na śmietniku wbiły krzyż, to pani Maria Leśnikowska. I faktycznie z dawnego, dużego pola więziennego ocalał tylko kwadrat, który ma 18 na 18 metrów. Ocalał tylko dlatego, że stał tam śmietnik. Nikomu nie chciało się tego sprzątać. Wszędzie dookoła w latach 80. pojawiły się groby między innymi późniejszych dowódców Ludowego Wojska Polskiego i są tam do dzisiaj. Wszystkie te trumny, które Państwo widzieliście, a to jest tylko pierwszy etap naszych prac, te, które Państwo widzieliście na filmie, to jest ten malutki kwadrat 18 na 18. Kilkadziesiąt następnych to droga asfaltowa, obok którą zdarliśmy. Z tyłu w tle pomnik, który pojawił się tam w 91 roku, zawiązał się taki komitet, na którego czele stanęła pani adwokat, żona jednego ze straconych, pani Maria Romer-Kędzierska. Ten pomnik rozebraliśmy w związku z naszymi pracami, a wcześniej sędzia Roman Kryże po 89 roku większość jego wyroków, a był sędzią skarżącym między innymi w procesie rotmistrza Pileckiego. Większość jego wyroków uznano za mordy sądowe. Leży obok swoich ofiar. Julia Price Brystygier. Krwawa Luna, jeśli ktoś oglądał Czas Honoru, to kojarzy rolę pani Magdaleny Cieleckiej. Tak jest. Wyjątkowa bestia. Była szefową 5. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
i nadzorowała pierwszy etap śledztwa. Sama przesłuchiwała, biła i torturowała oskarżonych, a miała swoje wymyślne sposoby. Ona również leży zaraz obok kwatery EU. Więzienie, w którym pracowała, było Toledo, przewodniczącej w Warszawie.